Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Maku i zapraszam Was na zwiedzanie bazy wojskowej. Wybaczcie, że ubiorę okulary, ale strasznie razi mnie słońce. Okej, także żeby dostać się do tej bazy, o której już mówiłem, musimy wejść w... Powtórz nieznajomi i dziwacy, praktyka strzelecka, z tego co wiem. Hey, bud. What you do? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting what? Retirees? Nah, just stuck. Okej, pominiemy to. I teraz tak, zamiast pójść za Kletusem, my się cofniemy. Kurde, nic nie widzę, bo ciemno w grze jest. Fuck. Jakieś autko potrzebuję. Coś zaraz chyba znajdziemy. O, już tu siedzi, dobra. Może nie jest to jakaś super bryka, to w sumie nawet nie jest samochód. Ale okej. Ja cię ładnie wypraszam. Ładnie cię tu wyproszę z tego samochodu. Elo, elo, dobra. Teraz trzeba znaleźć na mapie punkt, gdzie jest ta baza. Czyli to gdzieś, będzie gdzieś tutaj. No nie, no w koło nie będę jechał, to tędy może. O, okej. Okay. Swoją drogą wiem, że mówiłem, że będzie odcinek w piątek, ale... No jakiś dziwny zbieg okoliczności, prawda, spowodował, że tego filmu nie było, za co bardzo przepraszam. Aczkolwiek dzisiaj jest, mam nadzieję, że wyjdzie spoko. Bo ostatnio sobie tak oglądałem różne ciekawe filmy z GTA i przypadkowo natknąłem się na taki film właśnie, gdzie koleś pokazywał, jak dostać się właśnie do bazy w ten sposób. Postanowiłem, że ja spróbuję. 4 km do bazy. Tym autkiem może nie za szybko, ale niedługo będziemy. Przez to głupie słońce ja nic nie widzę, bo gra jest ciemna teraz jeszcze, bo jest noc. Tragedia jakaś. A w okularach to już tym bardziej nic tam nie widziałem, więc w sumie to lepiej już jest tak niż w okularach. No, fajnie. Maku kierowca polecam. Tak byt wy, nie? To ten. To intro, które widzieliście na początku, to robota Reka, także link do jego kanału macie oczywiście w opisie. Gościu robi fajną robotę, naprawdę. I polecam serdecznie wbić. Jeśli lubicie CS-a, jeśli lubicie vlogi przede wszystkim, to zapraszam do niego. A my już jesteśmy 400 metrów od bazy, więc zaraz zaczniemy tutaj zabawę. W tym momencie powinienem skręcić w prawo, a nie wiedzieć czemu, zrobiłem inaczej. Okej, okay. Jest pizdu ciemno, jest godzina 3 w nocy, no w sumie zaraz się będzie robiło jasno, mam nadzieję. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Aha, to jest ten most, okej, okay. Dobra. To jeszcze kawałeczek. Ej, co jest? Teraz będzie dopiero. Tak, teraz będzie baza, Boże, już myślałem, że pominąłem. Tak. Pomijamy to miastko takie małe. I jesteśmy zaraz przy bazie. O no nie, no gdzie jest ta baza, ej? Serio? Już to już jest miasto zaraz, ej, to pominąłem. No tu była baza. Jesus. Maku, ty się... A, Boże. To przez to słońce wszystko, bo nic nie widać. God damn it, no. Spokojnie, kurde, chodź, patrz. Panikują ci kierowcy, panie. A nie, ten pojedzie na mnie, o, kozak, dobra. Nic nie mówię, nic nie mówię. O! No nie! O, ci pierdziel. Tym to bym tam wbił, raz, dwa. Weźmy sobie buzarda. I tam lećmy. Mam nadzieję, że to serio działa, nie? Ale powinno, z tego co mi się wydaje. Uwaga! Tak jest, nikt nam nic nie zarobi, bo jesteśmy w misji, to jest całkiem spoko. Tylko z tego co wiem, nie możemy nikogo zabić. Nawet jeżeli ukradniemy hydrę, czy coś, czy jakiś myśliwiec, nie możemy zabić po prostu żadnego człowieka, żadnego cywila. Bo to po prostu od razu kończy jakby misję. Także trzeba uważać. Tak to się całe prezentuje, moi drodzy. Całkiem spory teren, nie powiem. Tu jest po prostu lądowisko, wiadomo, samoloty, hangary, tam wieża kontroli. Interesuje mnie, co jest tutaj.
są takie szeregowe budynki jakby. I nie wiem, czy to są jakieś bloki mieszkalne dla żołnierzy, czy biura jakieś. No nie wiem. Unit 5, może to jest jakiś obóz, kurna, dla... No wiecie, o co chodzi. No to jakieś amerykańskie obozy, może. Kto wie, może coś ukrywają. Tu mam boisko. Jakieś zawody sportowe, czy coś takiego, fajna miejscowa. Spoko. Treworek, dyszysz, chłopie. Pa, tu żołnierze ćwiczą. Trenują ostro. Ten w okularkach. Zarąbisty. Ten w czapeczce. A ten tu, o, ten tu kozak. I ten wąsik taki. Seksiak normalnie. Schrupałbym, nie żarty. Dobra, tutaj to przeważnie każdy wie, co jest, bo każdy tutaj próbował przynajmniej raz lądować, to się założę. Nie można wejść. Słabizna. Czy tu jest coś ciekawego? Są to i to, jest tego co widzę. No to fajnie, fajnie. To i to, ja i chyba nic poza tym. To jest jakiś samochód. Plus żołnierz tego pilnuje, ale czy ja mogę to zabrać w jakiś sposób? Okej. Okay. I nikt mi nic nie zrobi, tak? Dobra, jest to pięknie. I tutaj chyba w tej bazie już więcej nic nie znajdziemy ciekawszego. Są hangary, w których jest coś ciekawego. No, są myśliwce, jest myśliwiec tutaj. Są czołgi, czy ja mogę czołg zarąbać? A nie wiem, czy to się warto. Czy to warto ryzykować? I co odszedł? I co? Ja cię pierdzielę. Czołgiem jestem. Mam czołg. Problem w tym, że nie mogę nikogo zabić, ale... Jadę czołgiem, to jest plus. Pierwszoosobowy tryb. Aha, czyli nie ma ze środka, tylko po prostu jest takie coś. Też w sumie spoko. Już nie narzekam. Bo mogło być gorzej. Już w sumie wiecie co? A strzelę sobie, zaryzykuję. Uwaga. A, to ten przycisk krze. Dobra. Się wystraszyłem w sumie, bo nie wiedziałem, że ten przycisk strzela. Ale okej. Okay. Więc to by było chyba na tyle z tego zwiedzania tej bazy. Wysiadamy z czołgu. Nie pierwsza osoba. Pierwsza osoba, nie chcę pierwszoosobowego, nie chcę. I siadamy do myśliwca. I troszkę sobie polatamy. Pilot Maku kołuje, prawda, na razie. Na razie kołujemy. Nie wiem do końca, gdzie jest pas, chyba tutaj. I proszę państwa, 3, 2, 1, startujemy. Z pierwszej osoby. Już, tak? Podwozie up. I jesteśmy w myśliwcu, hehehe. I wiem, co zrobimy. Okej, jakby się udało wrąbać ten samolot. Okej. Drugi go goni, what the fuck? Co to się dzieje? To chyba spada w ogóle. Patrzcie, on spada. O, ale będzie przypał. Albo tylko obniża lot, ale wątpię w to. Wrąbiemy się w niego jeszcze? I tak już w sumie zginiemy. Utonął. I nie pokazało mi komunikatu, że to w sumie koniec, bo tam. Bo w sumie tam jacyś ludzie chyba w tym samolocie byli, z tego co mi się wydaje. Więc powinno mi to zaliczyć jako śmierć cywili. Ale okej. Okej, zbiliśmy się chyba jak najwyżej z tego co mi się wydaje. Cały Los Santos z powietrza. No chmury trochę zasłaniają, ale prawda jest taka, że fajnie to wygląda. Bo lecimy sobie teraz na do góry nogami w sumie. Ta głowa mi lata, bo że o, wykręciowy. O, ja pierdziu. Dobra, 3, 2, 1. Katapultujemy się. I Trevor nie ma spadochronu. To fajnie wiedzieć. Co się z nim dzieje? Co z gościem dzieje? Pierwszoosobowy tryb, what the fuck.
biedny Trevor. Wyszarpie go. On jeszcze żyje w ogóle? Już powinien przy takim czymś, kurde, zdechnąć. Ale huchnie o ziemię, coś nie. O, tu będzie bolało. O, fuck. Trevor zginął. Ale zrąbał. Okej, tak więc dzięki za obejrzenie. Jeśli wam się spodobało, oczywiście wiecie co robić. Wbijajcie do opisu, tam macie wszystkie linki do Reka, do moich stron na Facebooku, na Instagramie. Możecie też wbić do mojej ekipy. Wszystkie linki macie oczywiście w opisie, tak jak już mówiłem. Myślę, że wyszedł fajny odcinek. Jeśli takich chcecie więcej, właśnie z takich różnych sposobów jakby gry w trybie solo, to dajcie znać w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!